W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, oczywiście przewodniczącego, przede wszystkim naszego arcybiskupa, księdza Wacława Depo. Cieszymy się, że po intensywnych zajęciach w dniu wczorajszym znalazł czas dzisiaj. Chce być z nami, się wzajemnie modlić. Chciałbym, żebyśmy go tak powitali bardzo serdecznie i gorąco. A dałoby się to wyrazić na pewno oczywiście nie sposób nie zauważyć księdza ojca dyrektora Tadeusza, który jest z nami duszą. Dzisiaj całą noc się przygotowywał do tego spotkania. To jest taki donos prywatny, ale jest z nami także jego magnificencja, ksiądz rektor uczelni. To jest bardzo ważna sprawa. Potwierdza to swoją obecnością, a poza tym ja go podziwiam, jak łączy to działanie na terenie uczelni z wywiadami takimi inspirującymi różnych przedstawicieli Kościoła i to jest bardzo cenny wkład w kształtowanie oblicza Radia Maria. Pielgrzymka niezwykła z różnych racji, między innymi dlatego, że dzisiaj mamy dzień życia. Dzisiaj, jutro to, tą rzeczywistość jakoś jako dar Boży przyjmujemy. Nasz wielki czciciel Matki Bożej Jasnogórskiej, ksiądz arcybiskup Józef Wilczewski, kiedy zorganizował takie wielkie spotkanie Polaków, mariologów, zajmujących się maryjnością, mówił do Częstochowy, przychodzą różni. Przychodzą ci, którzy szukają natchnienia, poeci. Przychodzą ci, którzy są nieraz tchórzami i uzyskują odwagę. Przychodzą ci, którym potrzeba męstwa, wojsko. Ale przychodzi przede wszystkim cały naród po życie. Każdy z nas potrzebuje Bożego życia. W tym czasie wielkiego zmagania o kształt życia jesteście na pewno liderami w Polsce, odważnymi, którzy to życie bronią. Ale myślimy też o życiu naszym własnym. Myślimy o życiu naszym, które wyrasta i jest związane z osobą Jezusa Chrystusa. Niedawno Ojciec Święty Franciszek wspomniał, że jednym z takich cech naszego przeżywania chrześcijaństwa powinno być zespawanie się z osobą Jezusa Chrystusa. Trochę takim językiem technicznym, ale jest bardzo ważne przesłanie. Być zespawanym, tak się zjednoczyć z Chrystusem. I w tym nam pośredniczy Matka Najświętsza. I dalej mówił, róbmy wszystko, co się da dobrego. Ale bardzo się nie przejmuj, jeśli coś nam się nie uda. Więc chciałbym życzyć, żeby to zespawanie poprzez Matkę Najświętszą, która pośredniczy w tym zespawaniu, dzisiaj się dokonało kolejne odnowienie naszej więzi z Bogiem poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej. Oczywiście witam także ojców, współpracowników duszpasterza akademickiego, jednego i drugiego. Jest także ksiądz prałat, współpracownik naszego arcybiskupa. Moglibyśmy szukać tych odniesień bardzo wiele. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że możemy być razem i wzajemnie się ubogacać i podzielić wzajemnie troską o kształt życia naszego społeczeństwa i naszego narodu. Szczęść Boże w dalszym świętowaniu. Dziękujemy za słowa pozdrowienia i zjednoczenia nas tutaj przez ojca profesora Zachariasza Szczepana Jabłońskiego, który w tym swoim gorącym słowie od razu wykazał charyzmat profesora. Przez dobrych blisko 10 lat był współpracownikiem również w wychowaniu moich kleryków diecezji radomskiej. Dlatego tutaj przed Matką Bożą daję temu świadectwo i dziękujemy za jego wiarę, za jego prowadzenie nas w światłach wiary. Stańmy przed Bogiem, aby uznać, że jesteśmy grzeszni, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję,
wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przeciwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski sławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Naaman, wódz wojska króla syryjskiego, miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan spowodował ocalenie Syryjczyków. Lecz ten człowiek, dzielny wojownik, był trędowaty. Kiedyś podczas napadu gromady Syryjczyków zabrały z ziemi Izraela młodą dziewczynę, którą przeznaczono do usług żołnierzy Naamana. Ona rzekła do swojej pani: o, gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu. Naaman więc poszedł oznajmić to swojemu panu, powtarzając słowa dziewczyny, która pochodziła z kraju Izraela. A król syryjski odpowiedział: wyruszaj, a ja poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył więc, zabierając ze sobą 10 000 talentów srebra, 6 000 syklów złota i 10 ubrań zamiennych. I przedłożył królowi izraelskiemu list o treści następującej: z chwilą, gdy dojdzie do ciebie ten list, wiedz, iż posyłam do ciebie Naamana, sługę mego, abyś go uwolnił od trądu. Kiedy przeczytano list królowi izraelskiemu, rozdarł swoje szaty i powiedział: czy ja jestem Bogiem, żebym mógł uśmiercać i ożywiać? Bo ten poleca mi uwolnić człowieka od trądu. Tylko dobrze zastanówcie się i rozważcie, czy on nie szuka zaczepki ze mną. Lecz kiedy Elizeusz, mąż Boży, dowiedział się, iż król izraelski rozdarł swoje szaty, polecił powiedzieć królowi: czemu rozdarłeś szaty? Niechże on przyjdzie do mnie, a dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przyjechał więc Naaman swymi końmi, powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Elizeusz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewany Naaman odszedł, mówiąc: przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Boga swego, Pana, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parper rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczony? Pełen gniewu zawrócił, by odejść, lecz cudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami: mój ojcze, gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział:
obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Oto słowo Boże. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza,
a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy bracia, w Chrystusowym kapłaństwie ze szczególnym pozdrowieniem założycieli i wychowawców Wyższej Szkoły Kultury Medialnej i Społecznej z ojcem Tadeuszem i ojcem Zdzisławem, osoby życia konsekrowanego, które tutaj w sposób również szczególny reprezentuje ojciec profesor, drodzy studenci, wzrastający w świetle prawdy i łaski, drodzy bracia i siostry, nauczyciele, wychowawcy, pielgrzymi dnia dzisiejszego do domu Matki na progu uroczystości Zwiastowania Pańskiego i Dnia Świętości Życia. Pozdrawiamy wszystkich łączących się z nami poprzez przekaz katolickich rozgłośni Radia Maryja i Jasna Góra. To już trzeci tydzień okresu Wielkiego Postu, który przebiega pod znakiem drogi i przygotowań do świąt paschalnych, tajemnicy zwycięstwa Chrystusa poprzez krzyż na Golgocie i zmartwychwstanie. Ten czas jest opatrznościowym darem i zaproszeniem, aby zwrócić uwagę na sprawę współodpowiedzialności za dzieło kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Zwłaszcza, że na co dzień jesteśmy świadkami nacisków środowisk społeczno-politycznych, aby poddać w wątpliwość zaangażowanie Kościoła w dziedzinie wychowania, a zepchnąć go do swoistego skansenu charytatywnej działalności. Tymczasem dzieło wychowania każdego człowieka było i pozostaje integralną częścią posłannictwa Kościoła, głoszącego dobrą nowinę o zbawieniu każdego bez wyjątku człowieka, który chce wejść w przestrzeń tej macierzyńskiej troski Kościoła. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa dzisiejszej kolekty mszalnej, którą odmawiamy w innych miejscach właśnie Wielkiego Postu. W kolekcie tej prosimy, aby Bóg nieustannie oczyszczał i umacniał swój Kościół i aby nieustannie kierowała nim Boża łaska. Podczas naszych pasterskich spotkań biskupów polskich z Ojcem Świętym Franciszkiem w początkach lutego bieżącego roku usłyszeliśmy również wezwanie do współodpowiedzialności za ludzi młodych, którzy wraz ze starszymi, to jest podkreślenie papieża, są nadzieją Kościoła. A więc nie tylko ludzie młodzi czy dzieci jako przyszłe pokolenia, ale wszyscy jesteśmy zjednoczeni ze sobą poprzez wiarę i dlatego jesteśmy nadzieją Kościoła. I Ojciec Święty mówił: wszyscy żyjemy w świecie pełnym narzędzi informatycznych, które dają nam możliwości komunikacji, a jednocześnie ograniczają relacje interpersonalne, bezpośredni kontakt, wymianę wartości i wspólnych doświadczeń. I dalej. Jednak w sercach młodzieży jest gorąca tęsknota za czymś głębszym, co dowartościowałoby w pełni ich osobowość. Trzeba więc wyjść naprzeciw temu pragnieniu.
Myślę, że dzisiejsze kolejne pielgrzymowanie na Jasną Górę jest potwierdzeniem tych słów papieża, a jednocześnie spełnieniem pragnień ludzkiego serca i przylgnięciem do niej, aby na jej wzór zawierzyć Bogu we wszystkim. Drodzy bracia i siostry, znajdujemy tę postawę w świetle dzisiejszych czytań mszalnych. Już w pierwszym czytaniu z drugiej Księgi Królewskiej widzimy wyraźnie, że Bóg pragnie przemawiać do nas poprzez zwyczajność, często niedostrzegalne znaki. Pragnie przychodzić do nas w naszej codzienności. Trąd, którym był dotknięty Naaman, był i jest chorobą, która nie tylko oddziela od społeczności, ale trzeba było z nakazu prawa krzyczeć: jestem nieczysty, nie zbliżajcie się do mnie. Przypadek więc był beznadziejny, po ludzku. I w to wchodzi rada młodej dziewczyny izraelskiej i interwencja proroka, prawdziwego Boga, którego reprezentował Elizeusz. Jego proste wskazania o zanurzeniu się siedmiokrotnie w wodach, choć zrazu niechętnie słuchane przez Naamana, wypełnił ten nakaz i oczyszczony z trądu wyznał wiarę w Boga Izraela, który kierował biegiem wydarzeń poprzez te wskazane już poszczególne osoby. Ten fragment biblijny zawiera wiele wyraźnych odniesień do sakramentu Chrztu Świętego, który jest już naszym obdarowaniem. Zanurzenie w wodzie, prosty znak. Skuteczność działania Słowa Bożego, które są wypowiadane nad nami. I powszechny charakter zbawienia skierowany do wszystkich ludzi na gruncie posłuszeństwa i zawierzenia Bogu. W Ewangelii świętego Łukasza dostrzegamy powrót Chrystusa do rodzinnego miasta. Zbawiciel opromieniony jest sławą cudotwórcy. W rodakach z Nazaretu jest więc wielkie oczekiwanie na jego wielkie cuda, bo przecież im się należą, jest jednym z nich, a więc roszczenia rosną. A jednocześnie z innego fragmentu Ewangelii trzeba nam przypomnieć mocne pytania, które stawiają. Skąd u niego ta mądrość? I takie cuda dzieją się przez jego ręce? Czy nie jest to syn cieśli, Józefa i Maryi, którą znamy? Jego rodzina żyje wśród nas. Skąd on to ma? I powątpiewali o nim, ale jednocześnie żądali znaków. Dlatego Jezus nie spełni ich oczekiwań, bo nie byli nastawieni na to, co Bóg działa poprzez zwyczajność i codzienność. I dlatego Jezus zarzuci im brak wiary, wskazując na przykład wdowy z Sarepty Sydońskiej czy proroka Elizeusza i Naamana Syryjczyka. Bolesnym podsumowaniem losu Jezusa wobec postawy Nazaretańczyków są słowa prologu świętego Jana. Słowo, Syn, przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Bo to On przyniósł nam prawdę i łaskę, nie inaczej, tylko sobą. Z tekstów objawionych widać wyraźnie, że dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek dotąd musimy wystrzegać się tendencji przeżywania życia religijnego jako programu narzuconego z góry, z zewnątrz, jako ciężaru,
który przekreśla ludzką wolność poznawania i przeżywania. A tak może być również ukazywana wasza szkoła, że wy jesteście swoistymi niewolnikami prawdy z zewnątrz, a nie z wnętrza człowieka, jego pragnień, jego oczekiwań. Teksty Starego Przymierza podprowadzały nas i podprowadzają do przyjęcia posłannictwa Jezusa jako uniwersalnego Zbawcy, który przychodzi, aby zjednoczyć człowieka wewnątrz jego samego. Tutaj chodzi o wizję integralną, a więc umysł, czyli rozum i wiara, tak jak jest również w programie waszej szkoły. To Chrystus swoim przyjściem, nauczaniem, życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem zaproponował nam siebie w darze, a nie jakiś tylko idealistyczny program. Drodzy bracia i siostry, na początku lat 80. błogosławiony Jan Paweł II zaproponował młodzieży francuskiej, aby skierowała do niego pytania na przyszłe spotkanie. Napłynęło około 15 tysięcy głosów. Podzielono je na trzy grupy: Bóg, człowiek, świat. Jedno z nich, z tych pytań, było wyzwaniem. Wprost Ojciec Święty odczytał: nie mów nam o przykazaniach, o normach i przepisach Kościoła, ale podaj nam motywy i racje życia. I Ojciec Święty już na spotkaniu jesienią 80. roku odpowiedział: jedyną racją i motywem życia jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. To nie jest idea, to nie jest prawo, to nie są przepisy. To jest żywy Bóg, człowiek. Ktoś, kto oddał życie, abyśmy nie błądzili w ciemnościach grzechu i śmierci. Doświadczamy tego, że wybór Chrystusa nigdy nie był łatwy, uznając Go jako naszego Pana i Zbawiciela. Wybór Zbawiciela nie zapewnia bowiem sukcesu zgodnie z oczekiwaniami i kryteriami tego świata, ale gwarantuje prawdziwe życie, pokój, radość i nadzieję, które tylko On dać może. Dowodzi tego w każdej epoce dziejów liczba mężczyzn i kobiet, ludzi starszych, młodych, a nawet dzieci, którzy w imię Chrystusa potrafili odeprzeć pochlebstwa i propozycje tego świata, nawet ziemskiej władzy, aż po przypieczętowanie swej wierności ofiarą z własnego życia. Dlatego nie dziwimy się, że Kościół wynosi na ołtarze już nie tylko papieży, osoby życia konsekrowanego czy przedstawicieli rodzin, ale nawet małe dzieci. Dlatego w zakończeniu naszej refleksji chcielibyśmy wsłuchać się w słowa Ojca Świętego emeryta Benedykta XVI z jego listu pasterskiego do diecezji Rzymu ze stycznia 2008 roku. Ten list był poświęcony pilnej potrzebie wychowania. Oto słowa papieża. Kiedy dochodzi do podważenia podstaw wychowania i zaczyna brakować zasadniczych pewników, zapotrzebowania na prawa Boże i wartości z nimi związane, daje o sobie znać w naglący sposób. Dlatego w głębi serca odczuwają tę potrzebę nie tylko ludzie odpowiedzialni za kształcenie i wychowanie, ale również dzieci i młodzi ludzie, którzy nie chcą być pozostawieni sami w obliczu zadań, jakie stawia przed nimi życie. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, ma powód, by nie odczuwać lęku
przed przyszłością. Albowiem Bóg nas nie opuszcza. Jego miłość dosięga nas tam, gdzie jesteśmy i takich, jacy jesteśmy, z naszą nędzą i słabościami, by nam ofiarować nową szansę dobra. Myślę, że te słowa bardzo dobrze streszczają naszą modlitwę i nasze zawierzenie przez macierzyńskie serce Maryi. Amen. Do Boga, Dawcy życia i naszego Pana i Zbawiciela, skierujmy nasze pokorne prośby. Za Kościół Święty, za papieża Franciszka, emerytowanego papieża Benedykta, za przewodniczącego liturgii księdza arcybiskupa Wacława Depo, ojca Tadeusza Rydzyka, wszystkich pasterzy Kościoła, aby całe ich życie było świadectwem miłości Ojca. Ciebie prosimy. Za naszą umiłowaną Ojczyznę, Polskę, by była wspólnotą promocji i afirmacji życia. Ciebie prosimy. Za rodziny, za rodziców oczekujących na narodziny dziecka, aby potrafili stworzyć gniazdo, w którym dzieci wzrastać będą w latach, w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy. Za wspólnotę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, aby była miejscem umiłowania prawdy o człowieku i świecie, kuźnią ludzi odważnych i mądrych, kształtujących życie osobiste, rodzinne i społeczne w oparciu o Boży porządek świata. Ciebie prosimy. Za dobrodziejów naszej wspólnoty akademickiej, za mecenasów uczelni, osoby prywatne i firmy wspomagające, aby Bóg błogosławił czyniącym z miłości, a zmarłym dał szczęśliwy żywot wieczny. Ciebie prosimy. Za nas, zgromadzonych przy Jezusie wraz z Maryją, naszą Matką, abyśmy jak ona przyjmowali Bożą wolę, zachowali ją w sercu i wypełniali w codzienności. Ciebie prosimy. Boże łaskawy i pełen dobroci, miłośniku człowieka, wysłuchaj modlitwy, które w tym świętym miejscu zanosimy do Ciebie. Ty wiesz, czego potrzebujemy. Ufamy Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu.
wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Alfonsem de Liguori i świętymi błogosławionymi redemptorystami, z błogosławionym Janem Pawłem II i Jerzym Popiełuszko i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi. A więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego arcybiskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój pomiędzy niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Jezus.
Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Jak dziękować księdzu arcybiskupowi za to, że mimo, że jest metropolitą, ma bardzo dużo zajęć. Nie ma jednej uczelni, tylko wiele, wiele tysięcy ludzi, wiele setek kapłanów, parafii i jest dzisiaj z nami. Ekscelencjo, z całego serca Bóg zapłać. Ale Bóg zapłać także za to, że ksiądz arcybiskup zawsze, gdy jest w Częstochowie, jest wieczorem przed cudownym obrazem. Pokazuje nam ksiądz arcybiskup drogę, tak jak pokazywali najznamienitsi pasterze w naszej ojczyźnie, że wspomnę tylko tych ostatnich, czy niemal ostatnich, ksiądz kardynał Wyszyński i Jan Paweł II. Za to z całego serca dziękujemy. Przychodzimy do Matki Najświętszej. Pamiętam, jak Ojciec Święty, gdy został wybrany i pierwszy anioł pański miał z tego okna, z biblioteki prywatnej i mówił wtedy: dzisiaj odmawiacie anioł pański z papieżem. A proszę was, abyście często, codziennie odmawiali anioł pański z papieżem, który jest waszym bratem, synem naszej ojczyzny. Właśnie często. Codziennie. Często dziecko przychodzi do matki. I często wzorem największych z naszego rodu przychodźmy. I dobrze, że dzisiaj jesteście, żeście przyszli. Ale często, a możemy nawet codziennie. Jak patrzycie na mnie, tak, możemy codziennie uczestniczymy tutaj przed cudownym obrazem, patrząc na naszą matkę poranioną, jak polska ziemia, na jej twarz poranioną. Codziennie dzięki telewizji trwa. Pamiętam, jak powstało Radio Maryja, to z ojcem Janem mówimy, musimy wszystko zrobić, żeby był Alper Jasnogórski na żywo. A jak już zbliżała się telewizja, to przyjechaliśmy tu do ojców. Przeorem był wtedy ojciec Lubelski i mówimy: chcemy, koniecznie pragniemy, żeby był Alper Jasnogórski codziennie, na żywo. Jest. I patrzymy, jak patrzymy na przeżycia Polaków, ale i Polaków daleko od ojczyzny, tysiące kilometrów. Kochani, trzeba zobaczyć. Jestem kiedyś w jednym z domów polskich, tam na ziemi amerykańskiej i stają wszyscy, a ojciec domu staje na baczność. Trzeba było zobaczyć jego łzy. Łzy wielu Polaków. Przychodźmy często,
codziennie. Ona jest najlepszą matką. Wy kochacie swoje mamy, ale ona jest naprawdę o wiele lepsza niż nasze ziemskie matki. O wiele lepsza, bo ona jest bez grzechu żadnego, niezaciemnione. Ma spojrzenie na Pana Boga i na człowieka, na całą rzeczywistość przez grzech. Jest matką życia. Życia. Tego największego życia, dzięki któremu my mamy życie. Bożego Syna. My przychodzimy do niej i prosimy pewno różne rzeczy. Ale chyba najbardziej prośmy o świętość. I nie bójmy się świętości. Prawdziwi święci chodzą twardo po ziemi. Świętość to nie jest naiwność. Świętość to jest ciągłe chodzenie twardo po ziemi i kształtowanie w sobie i w innych tego, co nam daje Pan Bóg, tego, co nam daje Jezus Chrystus, życia, prawdy. Tak zwyciężymy. Największe wzorce. Patrzmy na największe wzorce. Tego wam życzę. Tutaj od Matki Najświętszej, żebyście zawsze życie w sobie mieli, Jezusa w sobie mieli, żeby nie było jednej sekundy bez Niego. Żeby nigdy nie było momentu w grzechu ciężkim. Gdyby nie daj Boże się zdarzyło, to natychmiast powstajmy. On czeka w swoim miłosierdziu. Niezwykłym miłosierdziu. O tym miłosierdziu mówił do nas Ojciec Święty i dawał nam to miłosierdzie. Mówię, daję wam na trzecie tysiąclecie Boże miłosierdzie. Wtedy, gdy już odchodził coraz bardziej. Wtedy też dał nam dokument o Eucharystii, całą naukę o Eucharystii. A więc o byciu z Jezusem. Bardzo osobiście. Tego wam życzę. Polska was potrzebuje. Potrzebuje was świat. I nie bądźcie tacy przeciętni. Nie każdy z tej uczelni będzie wielki. A będzie wielki, jeżeli będzie z Chrystusem. Jeżeli będziemy często, codziennie do niej przychodzili. Przemienicie świat. Ona w was i przez was przemieni. Już niedługo 100 lat od objawień w Fatimie. Ona w Fatimie powiedziała, że wszystkie problemy, osobiste problemy, problemy światowe, międzynarodowe, można rozwiązać przez różaniec. Oczywiście odmawiany z sercem, serce przy sercu, z otwartym sercem, a nie jakoś bez sensu. Ona to powiedziała. Ona nam pokazuje, a my chcemy zawsze wszystkiego doświadczyć. My chcemy doświadczyć, sprawdzić. Otóż sprawdzajmy w historii Polski, w historii świata, jak ona zwycięża. Również na naszej najnowszej historii, jak ona zwyciężała i zwycięża. Niesamowite wrażenie zrobił na mnie kardynał Wyszyński, mówiłem wam to. W 1981 roku, 2 lutego, mogłem tam być z młodzieżą. I gdy mu powiedziałem, dziękujemy, przyszliśmy do człowieka, który, bez którego Polska może nie byłaby taką, jak jest, bez którego wiary byśmy nie mieli, bez tego zawierzania. Nie mielibyśmy Jana Pawła II. A on mówi, nie, 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 dzieci Boże, to nie ja, uwierzcie mi. To Maryja, wszystko postawiłem na Maryję, postawcie na Maryję. A Jan Paweł II, mogę wam powiedzieć, w czasie rozmowy bardzo osobistej, zapytałem Ojca Świętego, Ojcze Święty, jak to było, gdy Ojciec Święty się budził, wstawał rano, to co widział najpierw? Jako chłopiec, tam w Wadowicach. Bo tam był zegar, czas ucieka, wieczność czeka. I on o tym później powiedział, czas ucieka, wieczność czeka. Ale powiedział, patrzyłem najpierw na prezbiterium.
czyli Jezus Chrystus, obecny, rzeczywisty w Eucharystii. I mówi, i codziennie przed pójściem do szkoły i z powrotem po szkole wchodziłem do kościoła przed obraz Matki Bożej nieustającej pomocy. I zobaczcie, to tu stół, cały twój, do końca. Ten pasterz o tym świadczy. Pamiętacie? Dokładnie, dokładnie w godzinie i minucie objawienia tego cudu słońca, dokładnie w godzinie i minucie wyboru na stolicę Piotrową był ten strzał, były te strzały. I Matka Boża go uchroniła. Zwyciężymy, zwyciężycie, tylko oddajmy się jej zupełnie. A jeżeli coś nie wychodzi, to Maryjo, popatrz się, taki jestem, jesteś moją matką. Podnieś mnie. Nie chcę być przeciętniakiem. Byle kim. I takimi bądźcie. Pozwólcie się tak prowadzić. Oddajmy się Matce Bożej. Niech każdy teraz najpierw popatrzy sam w oczy Matce Najświętszej w tym znaku. I niech jej powie sam najpierw swoimi słowami. Każdy z nas. A resztę powiedzmy jej w osobistym spotkaniu, jeszcze dzisiaj, tutaj. I wszyscy razem, jak zawsze, zawsze po każdej mszy świętej w naszym akademiku. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. I z Radio Maria słowami błogosławionego Jana Pawła II. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria i bądź jego opiekunką. Amen. Ja rozumiem, że ojciec dyrektor ukrył się tak jak Jan Paweł II na rocznicę swoich wyborów, raz za błogosławionego ojca honorata, którego wyniósł na ołtarza, a drugi raz wykonsekrował arcybiskupa Józefa Michalika. I to tak się ukrywał, że 16 października schodził z własnej linii i przeniósł na innych. Tak samo ojciec dyrektor te pierwsze słowa tak zaadresował, że gdyby was tutaj nie było, tego pielgrzymowania wiernego, to i mnie by nie było razem z wami. Ale to jest nasza siła, że jesteśmy razem. I dlatego tak w duchu Jana Pawła II wszystkim i ze szkoły toruńskiej i ze wszystkich innych szkół, zwłaszcza jeszcze gnieźnieńskiej pielgrzymki tutaj na Jasną Górę, chcę powtórzyć. Może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, jak jesteście piękni, kiedy jesteście w świetle Słowa Bożego, Eucharystii i przy obliczu Matki. Ale niech to piękno wzrasta. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzieci.